Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat prepping i co go określa, czyli co jest bodźcem do tego, że decydujemy się, przynajmniej większość z nas, żeby przypięto nam łatkę wariatów, przypięto nam łatkę prepersów. No i generalnie, co skłoniło nas do tego, że w ogóle zaczęliśmy jakąś zabawę, co u niektórych przerodziło się w bardziej poważne zajęcie, no a u niektórych pozostanie zabawą do końca życia. Zapraszam. No i tak idąc dalej za tą myślą, czyli to, co skłania nas, mnie, was, do przygotowania się na jakieś tam ciężkie czasy i takie rzeczy. Być może dla ktoś, nawet nie być może, tylko na pewno jest to dla każdego indywidualną sprawą. Ale już po co to robimy, to już ogniskuje się do wspólnego mianownika, czyli przeżyć, przetrwać, przynajmniej przeżyć tyle, żeby być może doczekać lepszych czasów. Nie wiem, może zbudować nowe jakieś wspólne czasy. Dla każdego jest to sprawą bardzo indywidualną, dlaczego zaczął to robić. Myślę, że powinno się tak robić. To znaczy, ja ostatnio wspomniałem, czy powinno się. Nie wiem, nie powinno się, należy. Ja uważam, że należy. No i tutaj możemy powiedzieć, że są różne sposoby, różne triki, różne drogi, jakie możemy obrać. Natomiast faktem jest, że do niektórych celów prowadzi tylko jedna droga. Albo się po prostu robi to dobrze, albo się robi to źle. I w momencie, kiedy robi się to źle, możemy bardzo boleśnie to odczuć w trakcie, że tak powiem, kiedy sytuacja w życiu powie nam sprawdzam. No i tutaj należy też powiedzieć, że jeżeli zetknęliśmy się z prepingiem, zaczęliśmy coś w tym kierunku robić, jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do 90 praktycznie rzecz biorąc procent populacji naszych krajów, państw, miast nawet. Dlatego, że większość ludzi po prostu nie bierze pod uwagę sytuacji, gdzie będą musieli być niezależni od rządu. Wydaje mi się, że strategia naszych przygotowań powinna przede wszystkim opierać się na obserwacji. Obserwacji okolicy, w której mieszkamy, panującego klimatu w naszym kraju, w naszym regionie, w którym mieszkamy. Na ludziach bardzo ważne są relacje międzyludzkie, bardzo ważne są relacje typu sąsiad przez płot na przykład, czy ludzie w drugim mieszkaniu. Co teraz jest bardzo dziwną sytuacją w dużych miastach, dlatego że ludzie praktycznie rzecz biorąc nie wiedzą, kto mieszka na przykład piętro pod nimi, kompletnie nie mają pojęcia. Oczywiście jest to związane też z tym, że w tej chwili do dużych miast napływa bardzo duża grupa ludzi, która przyjeżdża tam stricte do pracy. No i siłą rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie znać każdego, kto co 3 miesiące wynajmuje mieszkanie pod nami. Myślę, że o wiele prostszą sytuację mają ludzie na wsi, gdzie rodziny mieszkają stuleciami bądź dziesięcioleciami obok siebie. Nawet jeśli się nie lubią, to prędzej zaczną współpracować niż pomagać obcemu, który raptem sprowadził się czy raptem zwalił mu się na głowę na przykład. No i tutaj trzeba na pewno powiedzieć o zasadności niektórych działań przez nas wdrażanych w życie.
Super na przykład, że masz 10 sposobów filtrowania wody, tylko co z tego, skoro na przykład nie masz tej wody gdzie przechować, albo nie masz tej wody jak przetransportować do miejsca, w którym mieszkasz, jeżeli nie masz studni głębinowej na przykład na posesji, albo to źródło wody, z którego czerpiesz, nie jest na twojej posesji. No tutaj sytuacja może obrócić się bardzo szybko przeciwko nam, bo mimo umiejętności po prostu nie będziemy w stanie sobie poradzić z najprostszym zadaniem. No i tutaj nie mniej ważną sprawą będzie oczywiście dostosowanie ekwipunku do klimatu, w którym żyjemy, w którym mieszkamy. Niepotrzebny ci jest ekwipunek do dżungli tropikalnej, jeżeli mieszkasz w klimacie chłodnym. Jest to po prostu bez sensu. No i tutaj rzecz nie mniej ważna, czyli powinieneś wziąć pod uwagę to, co wpłynie na twoje przygotowania, a populację i gęstość zaludnienia na twoim terenie, klimat, jego zmiany w ciągu roku, jeżeli sytuacja potrwa dłużej niż te kilka miesięcy, sytuację ekonomiczną i socjalną w twoim regionie, dlatego że to też może być czynnikiem, czy zaczną tworzyć się grupy ludzi, które zaczną szukać pożywienia, skoro nie było ich stać na przykład na zrobienie zapasów wcześniej, bądź nie mieli takiej możliwości. Na pewno też powinieneś wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu, na jakim mieszkasz. Może to wpłynąć na szybkość twojego podróżowania, przemieszczania się, no i generalnie na dostępność źródeł naturalnych na twoim terenie, które są nie mniej ważne, tak jak woda, rośliny jadalne. Jeżeli masz możliwość, oczywiście sprawdzenie zagęszczenia zwierzyny łownej na twoim terenie, natomiast osobiście uważam ze swojego doświadczenia, że w tej chwili zwierzyny łownej na większości terenów, większości krajów jest tak mało, że tak naprawdę to jest bardzo mało istotny czynnik. Natomiast wzięcie go pod uwagę, uważam, nie jest błędem. Jeżeli oczywiście mieszkasz w terenie miejskim, ważna jest bardzo znajomość infrastruktury i generalnie dzielnicy, jakiej mieszkasz, czy dwóch dzielnic w obrębie twojej, które leżą w obrębie twojej dzielnicy, w której mieszkasz, dlatego że po prostu infrastruktura stwarza bardzo duże możliwości dla różnych grup ludzi, no i stwarza również możliwości dla ciebie. I to jest, tylko zależy w zasadzie od ciebie, czy będziesz potrafił wykorzystać zabudowę i infrastrukturę do twoich celów. Powinieneś wziąć także pod uwagę, moim zdaniem, czy w twojej okolicy znajdują się bazy wojskowe, czy znajdują się elektrownie, czy znajdują się filtry, czy znajdują się ujęcia wody. Takie rzeczy, myślę, że będą kluczowymi elementami dla niektórych przygotowujących się. Oczywiście należy też pamiętać, że przynajmniej na początku to zależy, jak wyewoluuje to wydarzenie, nie wiem, apokalipsa, kryzys, w którym będziemy brali udział, tak? Natomiast należy wziąć pod uwagę, dlatego że te elementy, o których wspomniałem powyżej, czyli elektrownie, ujęcia wody, filtry, bazy wojskowe, przynajmniej na początku kryzysu będą kluczowymi elementami. Będą kluczowymi elementami, wokół których będzie skupiało się życie struktur. Będzie skupiało się życie wojska na przykład. Wiadomo, i to też wiem z doświadczenia, że jednym z ważniejszych punktów w każdym mieście są filtry wody. I jeżeli ktoś mieszka w pobliżu takiej instytucji, że tak to określę, powinien mieć to na uwadze. Myślę, że rozważenie tych wątków, wszystkich, o których wspomniałem wyżej, po prostu da wam pełniejszy obraz i usprawni waszą strategię przygotowań i jak może wyglądać rzeczywistość w czasie kryzysu i po nim. Oczywiście nie zakładam, że dojdzie do czegoś takiego, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, uważam, że należy czynić pewne kroki w tym celu, żeby nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku.
Tutaj przejdę do bardziej osobistej sprawy każdego z nas, która tak naprawdę jest pierwszym czynnikiem, który powinieneś wziąć pod uwagę w czasie twoich przygotowań, ustalania strategii twojego działania. Uważam, że jest to twoje zdrowie i tężyzna fizyczna. Co mam na myśli? Po prostu żaden sprzęt ci nie pomoże, jeżeli nie będziesz w stanie go obronić, czy nie będziesz w stanie go używać, a w wielu wypadkach będziesz musiał polegać na swojej sile, szybkości, zwinności, wytrzymałości. Uważam, że zdrowie fizyczne jest bardzo ważną sprawą. I tutaj mówiąc zdrowie fizyczne, nie mam na myśli tylko biegania, chodzenia na siłownię, czy robienia jakiegoś workoutu Mad Maxa, tak? Dbanie o swoje zdrowie nie ogranicza się do czegoś takiego. Dbanie o swoje zdrowie to także na przykład zabiegi, które masz planowane, dentystyczne czy zabiegi chirurgiczne. Jeżeli masz w planach takie rzeczy, nie odkładaj tego. Nie odkładaj tego, zrób to po prostu natychmiast. Zrób to od razu, jak tylko pojawi się taka możliwość. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pojawi się sytuacja kryzysowa, zostaniesz na przykład z bolącym zębem. Jeżeli kogoś z was bolał kiedykolwiek ząb w życiu, to wie, o czym mówię. Oczywiście, żebyście nie zrozumieli mnie źle, tężyzna fizyczna to nie oznacza, że ty musisz być sportowcem olimpijskim i biegać maratony. Nie. Wystarczy, żebyś był w formie. Wystarczy po prostu, żeby wystarczyło ci twojej tężyzny fizycznej na to, co sobie zaplanowałeś. Oczywiście, fajnie być jest sprawnym, bardzo sprawnym i poradzić sobie swoją sprawnością fizyczną w każdej sytuacji. I tutaj muszę wspomnieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Ja to nazywam po prostu struganie bohatera. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że często widzimy w jakimś telewizyjnym show jakiegoś Beara Gryllsa czy kogoś tam innego, że skacze z helikopterów, buja się na linach nad przepaściami, skacze z budynku na budynek. Otóż moim zdaniem jest to po prostu bzdura i jest to po prostu głupota, tylko i wyłącznie. Dlaczego? Dlatego, że w takich wypadkach oczywiście możecie być pewni siebie, jasne, pewnie, że tak. Tylko co, jeżeli połamiecie nogi, albo jeżeli połamiecie ręce, albo jeżeli złamiecie kręgosłup? To nawet w czasach bez kryzysu i bez żadnej sytuacji kryzysowej jest ciężko po prostu funkcjonować z takim uszczerbkiem na zdrowiu. Więc przed każdą akcją, jaką zamierzacie wykonać, typu skok na drugą stronę budynku i tak dalej, zastanówcie się, czy warto. Zastanówcie się, czy warto. I tutaj, jak mówimy o zdrowiu, ja osobiście uważam, że powinno się gromadzić jak największą ilość leków. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nawet nie jesteś na nic chory, to leki będą bardzo dobrą walutą w czasie kryzysu. Jeżeli komuś będzie brakowało tych leków, za leki można będzie załatwić naprawdę wiele. Podobnie jest ze środkami opatrunkowymi, podobnie jest ze środkami dezynfekującymi i całym sprzętem, całym dodatkowym sprzętem, sprzętem, który można uznać za medyczny. Wrócę jeszcze tutaj na chwilę do zdrowia. Niektórzy bagatelizują pewne rzeczy, ale na przykład jeżeli masz dużą wadę wzroku i nie zaopatrzysz się w kilka co najmniej par dodatkowych okularów, to jeżeli te okulary na przykład spadną ci albo nie wiem, do wody i utoną, albo je rozbijesz, albo zrobisz z nimi cokolwiek, zgubisz je po prostu, no wtedy będziesz po prostu w czarnej dziurze, że tak powiem. No i uważam, że warto jest mieć dodatkowy sprzęt. Oczywiście no, nie mówię, żeby zrobić sobie cały garaż wypełniony okularami, ale warto byłoby zastanowić się, czy nie warto mieć tych kilka par okularów ekstra, czy tych kilka strzykawek ekstra, jeżeli je potrzebujesz na przykład do zrobienia sobie zastrzyku, jeżeli wymagasz takiej terapii.
No i tutaj, jeżeli przechodzimy już do takich rzeczy jak narzędzia, jak osprzęt, ja uważam, że narzędzia, które kupujemy, powinny być jak najwyższej jakości, z jak najwyższej półki. Dlaczego? Nie dlatego, że ktoś ma na przykład multitoola znanej firmy, to ja muszę mieć. Nie, nie dlatego. Uważam, że powinno się robić w ten sposób, dlatego, że to narzędzie, które jest wysokiej jakości, to jest szansa o 100 razy mniejsza, że połamie ci się w ręku w momencie, kiedy będziesz go używał, niż narzędzie, które kosztowało 10 zł. Ja osobiście używam bardzo często takiego zwrotu, że jestem zbyt biednym człowiekiem, żeby kupować gówniane narzędzia, gównianej jakości. No i sprawdza mi się to do tej pory, myślę, że tak już zostanie. Uważam też, że kupowanie ton sprzętu wykonującego tą samą pracę, czyli kupowanie 10 takiego samego śrubokręta jest po prostu bezcelowe. Dlatego, że jeżeli powiedzmy mamy 5 tych śrubokrętów, to wierzcie mi, naprawdę te śrubokręty prawdopodobnie posłużą nam do końca naszego życia. Uważam, że warto jest zainwestować pieniądze w nowe narzędzia, żeby uczyć się nowych rzeczy, żeby uczyć się operować nowymi narzędziami. Oczywiście od przybytku głowa nie boli. Ktoś powie, no jasne, że nie, ale pieniądze, które zainwestujesz w 10 to samo narzędzie, 10 śrubokręt, jeżeli odmówisz sobie 10 razy takiego śrubokrętu, kup nowe narzędzie, naucz się go używać. Będziesz miał dodatkową umiejętność w swoim arsenale. Tytułem podsumowania tej dzisiejszej pogadanki chciałbym powiedzieć, że nie jestem żadnym ekspertem ani guru survivalu, preppingu, bushcraftu, jak niektórzy pewnie by powiedzieli, czy internetów. Tak jak już wspomniałem kiedyś, chcę po prostu podzielić się swoimi przemyśleniami na pewne tematy. Jeżeli ktoś z tego zaczerpnie jakąś wiedzę, fajnie. Może ja się czegoś nauczę poprzez komentarze i poprzez rozmowę z kimś, kto obejrzy film i tak jak ostatnio jeden z kolegów podpowie mi kilka rzeczy. Dzięki bardzo, wiesz o kogo chodzi. Także jeszcze raz powtarzam, wiedzą należy się dzielić. Jeżeli masz takową wiedzę, to dziel się nią. Czołem, cześć, pozdrawiam.